Witamy Państwa wspólnie z Biolider z pola kukurydzy. Jak widzimy, kukurydza jest w fazie już 3-4 liści, została już w pełni odchwaszczona. Nam pozostaje jedynie już monitorować zagrożenie szkodnikiem najgroźniejszym w uprawie kukurydzy, jaką jest omacnica prosowianka. Dawid, jak to wygląda? Witam serdecznie. Więc omacnica prosowianka jest jednym z najgroźniejszych szkodników w uprawie kukurydzy. Dlatego bardzo ważne jest, aby plantację zabezpieczać przed tym szkodnikiem. Szacuje się, że około 30, a nawet i 40% straty w plonie może powodować larwa omacnicy prosowianki. I co? Przedstawiciele PROKAM i Biolider wspólnie w całej Polsce prowadzą monitoring. Jak to wygląda? Zgadza się. Posiadamy w Polsce kilkadziesiąt takich izolatorów, w których umieszczone są łodygi kukurydzy, które zebraliśmy zeszłego roku jesienią. W tych łodygach znajdują się larwy omacnicy i nasi handlowcy, doradcy będą monitorować, sprawdzać, kiedy w tych izolatorach pojawią się pierwsze motyle tego szkodnika. Dlatego właśnie zachęcamy już w tym momencie, abyście byli w stałym kontakcie z naszymi doradcami, aby być na bieżąco i wiedzieć, w którym momencie będzie najistotniejsze zagrożenie ze strony omacnicy prosowianki. A co robimy wtedy? Ja Państwa zachęcam do zastosowania produktu Ostrinia Stop. Jest to produkt w 100% naturalny, bezpieczny dla ludzi, dla zwierząt, również dla środowiska naturalnego. Produkt ten w swoim składzie zawiera wyselekcjonowane szczepy pożytecznych bakterii, które kolonizują roślinę kukurydzy, zmieniając środowisko żerowania omacnicą prosowianką. Ostrinia Stop w znacznym stopniu ogranicza zasiedlenie roślin tym szkodnikiem. A jak i kiedy stosujemy Ostrinię? Ostrinię stosujemy w dawce 100 gram na hektar. W ostatnim możliwym momencie, kiedy jeszcze możemy wjechać w łan kukurydzy, nie łamiąc przy tym roślin. Jeśli posiadamy opryskiwacz szczudłowy, zabieg wykonujemy w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze naloty motyla. To co, Dawid, chyba wszystko zostało powiedziane. Zachęcamy jeszcze raz do ścisłego kontaktu z doradcami PROKAM i Biolider, aby być na bieżąco w kontakcie, aby wiedzieć, kiedy w odpowiednim terminie zastosować Ostrinię. Produkt biologiczny, który wykazuje najwyższe działanie w ograniczeniu tego szkodnika.